Witam Państwa! W dzisiejszym krótkim tutorialu chciałbym przedstawić paletę narzędzi oraz Design Center w AutoCADzie. Aby pokazać jak można używać właśnie palet narzędzi, wykonałem już tutaj rysunek z dwoma blokami oraz zestawem warstw, które mają odpowiednie kolory, linie i są odpowiednio po prostu nazwane tak jakbyśmy to robili podczas tworzenia nowego rysunku. Aby włączyć palety narzędzi wciskamy kombinację klawiszy Ctrl 3 i po prawej stronie już mamy włączone palety. Palety oczywiście możemy przenosić. Najeżdżamy na pasek, klikamy lewy przycisk mysz oraz przycisk Ctrl i możemy już swobodnie nasz panel przenosić. Mamy tutaj kilka zakładek, na przykład z elementami elektrycznymi. Budowlanymi, strukturalnymi itd., itd. Zachęcam do przeglądnięcia właśnie tych elementów. Są to bloki, które możemy wybrać i wprowadzić do naszego rysunku. Poniżej znajdziemy także narzędzia do rysowania czy też modyfikacji. Możemy także stworzyć sobie kreskowanie. Wybieram kreskowanie ISO, np. cegła, i już mogę zakreskowywać nasze zamknięte obszary. Wróćmy do wcześniejszego stanu i teraz stwórzmy nową paletę. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy tutaj na na przykład ten pasek. Klikamy nowa paleta i teraz możemy naszą nową paletę odpowiednio nazwać. Niech to będą bloki. Klikamy enter. Teraz te wcześniej przeze mnie wykonane bloki możemy przenieść do odpowiedniej palety. Klikamy na blok, chwytamy go i trzymając lewym przyciskiem myszy przenosimy w odpowiednie miejsce. Podobnie Robimy w przypadku drugiego bloku, chwytamy i przeciągamy w odpowiednie miejsce. Teraz możemy nasze bloki jeszcze raz użyć. Klikamy na blok w palecie i możemy go teraz wprowadzać do naszego rysunku według naszych upodobań. Jest to bardzo przydatna rzecz i możemy ją często wykorzystywać, jeżeli wykonujemy rysunki, które składają się np. z dużej ilości takich samych bloków. Teraz zaprezentuję możliwości, jakie niesie ze sobą użycie Design Center. Wcześniejszy rysunek zapisałem pod nazwą przykład i otworzyłem nowy rysunek. Wciskam kombinację klawiszy Ctrl 2. Otwiera mi się teraz Design Center, gdzie znajduje mój rysunek przykład DWG, z którego mogę przenieść wszystkie parametry, takie jak warstwy, bloki i tym podobne do mojego nowego rysunku, czyli rysunek 2.dwg. Mógłbym równie dobrze przeszukać katalogi i znaleźć jakikolwiek rysunek DWG i także przenieść jego parametry do mojego nowego rysunku. Mogę teraz przenieść na przykład warstwy z mojego rysunku przykład DWG. Wystarczy, że zaznaczę wszystkie warstwy, które chcę przenieść, kliknę prawym przyciskiem myszy i dodam warstwy. Podobną operację mogę wykonać dla bloków. Klikam sobie teraz Bloki. Teraz na wybrany blok. Klikam prawym przyciskiem myszy i mogę już bezpośrednio z Design Center go wstawić do mojego rysunku. Podobne operacje mogę wykonać na innych elementach przykładu DWG i wstawić je do rysunek 2DWG. Po wstawianiu warstw oraz jednego z bloków do mojego nowego rysunku mogę sprawdzić czy rzeczywiście te operacje mi się udały. Rozwijam teraz menu z warstwami i zauważam, że rzeczywiście wszystkie te warstwy zostały przeniesione do nowego rysunku. Wpisuję polecenie wstaw i rzeczywiście wybrany przeze mnie blok element 2 został dopisany do mojego rysunku. Ja teraz mogę go wstawić klikając przycisk OK. A ja dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na stronę techtutor.pl, zapraszam na fanpage na Facebooku oraz do subskrypcji tego kanału. Dziękuję.